Planeta Ziemia to niebywała różnorodność krajobrazów. Jednym z najpiękniejszych jest kanadyjska część gór skalistych. To krajobraz o monumentalnych proporcjach. Ogromne pola lodowe, niezwykłe jeziora i wiele fascynujących gatunków dzikich zwierząt. Puma to północnoamerykański odpowiednik lwa. Bardzo trudno ją wytropić. Górskie widoki zapierają dech. Jesteśmy w jednym z moich ulubionych miejsc, przy strukturze znanej geologom na całym świecie. To krajobraz o niezwykłej sile. Miejsce głębokich przeżyć duchowych. Doznawali tu wizji, a potem uwieczniali je na skalę. Udajemy się w podróż po kanadyjskich górach skalistych. Będziemy podziwiać ich cuda i odkrywać ich sekrety. Kanadyjskie góry skaliste to północna część systemu górskiego, który powstał ponad 30 milionów lat temu. Kosmonauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej widzą czasem szczyty całego łańcucha wystające ponad chmury wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Nasza trasa prowadzi przez najpiękniejszy chyba odcinek o długości 1500 kilometrów. Wyruszamy z miejsca, w którym góry stykają się z prerią. Na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych. Północna część Parku Narodowego Waterton Lakes leży po stronie kanadyjskiej. To święte miejsce ludu Blackfoot. Najgłębsze jezioro ma 148 metrów głębokości. Do dna prawie wcale nie dociera światło. Po kanadyjskiej stronie granicy skały stają się mniej gładkie i zaokrąglone. Ten charakterystyczny kolor, widoczny z orbity, to kanion Red Rock. Skała ilasta, argilit, zawiera domieszki związków żelaza. To one nadają jej czerwonawy kolor. Z nad jeziora przenosimy się na północ, wzdłuż gór. 250 kilometrów dalej docieramy do miejsca wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Parku Narodowego Banff. Znajdziemy tu jeden z cudów regionu, ukryty w bezkresnej połaci drzew. Znaczna część Parku Banff porośnięta jest gęstym lasem. Żyje tu wiele gatunków dzikich zwierząt. Drapieżniki i ich ofiary. Znalezienie czworonożnych wędrowców Banff wcale nie jest łatwe.
Fotograf dzikiej przyrody John i Marriott często wyrusza w teren bardzo wcześnie. O tej porze rokowania są najlepsze. Nazywam to wilczą godziną. Zaczyna się przed świtem, a kończy o wschodzie słońca. Wilki są wtedy aktywne. Miałem fajne spotkanie z watahą z Banff. 8 wilków przeszło 30-40 metrów ode mnie. Przeszły jeszcze kawałek i położyły się spać. Nie miały pojęcia, że tam jestem. Wilki z Banff polują na liczne w parku wapiti. Mimo pracy zespołowej, tylko co dziesiąty atak kończy się powodzeniem. Wbrew niezasłużonej złej opinii, wilki skrzętnie unikają człowieka. Jestem fotografem przyrody i zdumiewa mnie to, jak bardzo prześladowane są wilki. W Ameryce Północnej i na całym świecie. Nienawidzi się ich, bo zabijają zwierzęta gospodarskie. Mówi się, że są zagrożeniem dla dzieci i psów, a to hollywoodzki mit. Wprawne oko Johna dostrzega ślady bytności innego z trudno uchwytnych mieszkańców parku Banff. Idę obejrzeć tropy. Z bliska widzę, że te tutaj są stare. Ale za to zdaje się, że mamy tu ślady pumy. Wyglądają mi na wczorajsze. Są mniej więcej wielkości mojej pięści. Idą wzdłuż pobocza, co jest dość nietypowe. Pumy nazywa się też lwami górskimi. To północnoamerykański odpowiednik lwów. Są duże, wielkości człowieka, a do tego mają metrowy ogon. Raczej nie jest to wielki samiec, tylko młodzik albo samica. Kot szedł w tamtą stronę. Pumy mają największy zasięg występowania ze wszystkich amerykańskich ssaków. Od kanadyjskiej części Arktyki, aż po południe Chile. Są samotnikami. Potrafią chodzić za ofiarą przez blisko godzinę, zanim zaatakują. Są nieuchwytne, trudno je wytropić. Na początku roku miałem szczęście przeżyć wspaniałe spotkanie z samicą i młodym. Obserwowałem, jak zjadają wapiti. To naprawdę bardzo rzadkie przeżycie. Pumy są bardzo trudne do wytropienia. Przez całe życie widziałem ich raptem 9. Dalej nie pójdziemy. Trochę się tu kręciły. Widać charakterystyczny układ śladów. Są trochę za stare, żeby za nimi iść. Nieco wyżej, tam gdzie las staje się rzadszy i słabiej chroni przed żywiołami, zadomowiły się zwierzęta innych gatunków. Wjechaliśmy wyżej. Warunki są znacznie bardziej surowe. Głębokość okrywy śnieżnej przekracza metr. Jest 15-stopniowy mróz. Szukamy tu rysi i białych zajęcy, ich pokarmu. John dostrzega ślady obecności rysia. Hmm.
To idealne siedlisko zajęcy amerykańskich. Pójdę tam i zobaczę, czy rysie coś upolowały. Kanadyjska populacja rysi amerykańskich żywi się niemal wyłącznie aktywnymi głównie po zmroku zającami. Zimowe ubarwienie służy tym ssakom za kamuflaż. Utrudnia wypatrzenie ich na śniegu. Rysie wyspecjalizowały się w polowaniu na zające. Są od nich szybsze i zwrotniejsze. Mają też ogromne łapy, tej samej wielkości co puma, od której są dwa razy mniejsze. Dzięki nim mogą ścigać zające na śniegu. Zgubiliśmy trop rysia. Przykrył go śnieg spadający z koron drzew. Czuję się wielkim szczęściarzem. To moja wymarzona praca. Fantastycznie jest żyć w takim miejscu. Wychodzisz z domu, idziesz w las i możesz spotkać na szlaku niedźwiedzia gryzli. Do 300 kg i często ponad 2 metry długości. W Parku Narodowym Banff jest około 65 gryzli. Johnowi kilkakrotnie udało się je wytropić. Park Banff w 1/4 leży powyżej górnej granicy lasu. Na tych wysokościach naprawdę widać pełnię majestatu kanadyjskich gór skalistych. Przemieszczamy się dalej na północ. Po drodze oglądamy najwspanialsze szczyty kanadyjskiej części gór skalistych. Na przykład Mount Randall. To chyba najczęściej fotografowana i malowana góra w regionie. Rano skąpana jest w cieniu, za to o zachodzie słońca jarzy się ciepłym blaskiem. Ten wielki skalny klin znajdował się kiedyś głęboko pod ziemią. Randall ma 2948 metrów. Mimo znacznej wysokości, szczyt jest względnie łatwy do zdobycia. To część wschodniego pasma. Wprawne oko geologa dostrzeże w kanadyjskich górach skalistych trzy odrębne pasma, które wyraźnie się między sobą różnią, choć są położone równolegle. Doktor geologii Ewa Enkelman jest zafascynowana różnorodnością tych gór. Góry skaliste składają się z trzech równoległych pasm położonych z grubsza na linii północ-południe. Pasmo wschodnie charakteryzuje się wyraźnym nachyleniem warstw skalnych, dobrze widocznym na Mount Randall. Warstwy pasma środkowego są grubsze, za to w większości niemal idealnie poziome. Pasmo zachodnie wygląda zupełnie inaczej. Nie ma tu pionowych ścian.
Wierzchołki nadal są ostre, ale grubość warstw skalnych jest o wiele mniejsza, a same skały słabsze i bardziej miękkie. Dlaczego są trzy pasma? Otóż zanurzamy się coraz głębiej w praoceanie. Kiedyś były to trzy różne warstwy skalnego dna. Kolejna góra na naszej trasie stanowi zapis wypiętrzania się tych pasm. ...25 km na wschód od Mount Randall jest szczyt uważany przez wielu za jeszcze bardziej spektakularny. Jam Nuska. To pierwsza góra, którą dostrzega turysta podchodzący do gór skalistych od strony równin. Jam Nuska ma 2240 metrów. Jej nazwa w języku Nakoda oznacza górę o płaskim obliczu. Mogą się tu sprawdzić wspinacze na każdym poziomie zaawansowania. Jest ponad 100 różnych szlaków na szczyt. Jam Nuska to też świetne miejsce do zapoznania się z historią narodzin gór skalistych. Jesteśmy w jednym z moich ulubionych miejsc. Jak widać, po prawej w ogóle nie ma gór. I nagle wyrasta wielkie urwisko Jam Nuski. To wschodni skraj gór skalistych. 300-metrowa ściana to twardy wapień sprzed 500 milionów lat. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, wierzchołek nie jest jednak posadowiony na starszej warstwie. Geologia stanęła tu na głowie. Fajne jest to, że niżej na zboczu są młodsze skały osadowe, piaskowce sprzed 80 milionów lat. To struktura znana geologom na całym świecie. Podręcznikowy przypadek. Nasunięcie McConnell. Na warstwę kruchych skał osadowych nasunął się stary, twardy wapień. Ma tylko 2 metry grubości, ale zajmuje ogromny obszar. 480 km na osi północ-południe. Wytycza granice gór skalistych. Te pasma wypiętrzyły się przed 75 milionami lat. Od tamtej pory były poddawane działaniu jeszcze jedynego czynnika – glaciacji. Dwa miliony lat temu klimat się ochłodził. Region został pokryty grubą warstwą lodu, nad którą wystawały tylko same wierzchołki gór. Kiedy lodowce zaczęły się cofać, do dolin spływały ogromne ilości wody. Pamiątką po tym procesie są dziwne formy geomorfologiczne. Iglice nazywane hudu. Hudu to formy bardzo młode, zbudowane z miękkiej skały. Wielu powiedziałoby, że to w ogóle nie skała. Erozja nadała im dziwne kształty, przywodzące na myśl kolumny, sylwetki ludzkie albo duchy.
80 km na północ od Jamnuski odkrywamy jedną z najbardziej zachwycających pamiątek po zlodowaceniu w regionie. Naturalne piękno tego miejsca od ponad 100 lat przyciąga rzesze turystów. To jezioro Luis. Pastelowy kolor wody uczynił je jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w górach skalistych. Najstarsze zabudowania nad brzegiem powstały w roku 1886. Jezioro ma 1,5 km długości i 70 metrów głębokości. Zostało wyżłobione przez lodowiec Wiktorii, który dziś cofnął się daleko na zachód. Turkusowa barwa wody również jest jego zasługą. Przesuwając się po wapiennej skale, lodowiec ściera ją na drobny pył, zwany mąką lodowcową. Tworzy ona zawiesinę i sprawia, że załamujące się światło daje olśniewający efekt kolorystyczny. W ten sposób czuję się aktywna i zdrowa. Vigantoletten Max. Od lidera rynku produktów z witaminą D. Wykraczamy poza obręb Parku Narodowego Banff i zatrzymujemy się nad piękną rzeką Kicking Horse. Jej bieg zaczyna się przy małym jeziorze polodowcowym Łapta. Na dopływie Kicking Horse, rzece Yoho, jest 373-metrowy wodospad Takako. Kicking Horse znaczy wierzgający koń. Nazwa upamiętnia wypadek, do którego doszło tu w XIX wieku. Pewien odkrywca próbował wjechać na koniu na stromą skarpę rzeczną, a zwierzę zrzuciło go i kopnęło w pierś. Kicking Horse przyciąga dziś amatorów raftingu. Jest tu też przełęcz, która odegrała ważną rolę w historii Kanady. Miejsce wielkiego wyczynu inżynierii. Ona również nosi nazwę Kicking Horse. W drugiej połowie XIX wieku w zachodniej części młodego państwa kanadyjskiego odkryto bogate zasoby rud ołowiu, miedzi i cynku oraz złoża złota. Dostępu do tych bogactw broniły jednak góry. W planach była budowa kolei transkanadyjskiej. Ale pasma górskie stanowiły nie lada przeszkodę. Inżynierowie postanowili wytyczyć przejazd przez przełęcz Kicking Horse. Odcinek miał strome nachylenie, aż 4,5%. Pierwszy pociąg wykoleił się i runął do rzeki. Zginęły 3 osoby. Trzeba było wymyślić jakieś rozwiązanie. Wkrótce rozpoczęto pracę przy budowie 2 niezwykłych, spiralnych tuneli. Wykuto je w litej skale. Długość górskiego odcinka trasy zmniejszyła się o prawie 2 km. A jej nachylenie zmniejszyło się do 2,2%.
Na odcinkach odległych o jedyne 15 metrów wagony tego samego składu poruszają się tu w wielu kierunkach naraz. Budowa spiralnych tuneli przyczyniła się do połączenia wybrzeży Pacyfiku i Atlantyku. Nowa trasa przyspieszyła zjednoczenie narodu kanadyjskiego. Góry skaliste są jednak czymś więcej niż tylko przeszkodą. Długo przed przybyciem osadników z Europy ten krajobraz miał szczególne znaczenie dla pierwszych mieszkańców regionu. Rdzenne plemiona zamieszkiwały na tych obszarach od 10 tysięcy lat. Przybysze z Europy zagrabili ich terytoria. O tym, ile znaczył dla nich krajobraz gór skalistych, możemy się dowiedzieć od ich potomków. Przodkowie Tima Patersona należeli do ludu Inkun Klupnuk, którego nazwa znaczy tyle co ludzie kanionu. Wywodzę się z Kolumbii Brytyjskiej, a tutaj jestem od 25 lat. Chyba zabłądziłem w górach. Ta część południowej Alberty i wschodniej Kolumbii Brytyjskiej należała do różnych rdzennych grup, począwszy od Tenaho i Nitsitapi. Przez wiele innych plemion, jak Deni, Sutnina i Stoni Nakoda. Większość rdzennych grup żyła na bogatych w zwierzynę preriach, ale w górach można znaleźć wiele źródeł pokarmu. Jak wiadomo, niektóre plemiona odżywiały się głównie bizonami lub łososiem. Ale góry poza tym, że budzą podziw, za sprawą swojej potęgi, są też miejscem o wielkiej bioróżnorodności. Mieszkańcy moich rodzinnych stron do dziś chodzą w góry po korzenie, na przykład korzenie psizębu. Nadal je spożywamy, tak samo jak kiedyś. Psizęb wielokwiatowy to roślina jednoroczna, rosnąca na górskich łąkach. Zakwita zaraz po stopnieniu śniegów. Igły świerkowe nadal są wykorzystywane do przyrządzania naparów. Nasza dieta opierała się głównie na źródłach tego typu. Ograniczając się do bizonów i ryb, chodzilibyśmy głodni. Te góry miały dla rdzennych mieszkańców ogromne znaczenie duchowe. Były celem pielgrzymek. Kanion Grotto, w którym teraz jesteśmy, i inne kaniony na wschodnich zboczach były miejscem odosobnienia i postów, tak zwanych wędrówek wizyjnych. Poszczący doznawali tu wizji, a ich treść uwieczniali na skalę. Petroglify u wlotu tych dolin miały ponadto chronić te wszystkie miejsca. Strome ściany kanionu pokryte są sztuką naskalną, liczącą sobie co najmniej 1300 lat. Wyobrażono tu mity związane z okolicznym krajobrazem i jego stwórcą o imieniu Napi, przekazywane z pokolenia na pokolenie. To zmiennokształtne istoty z czasów poprzedzających stworzenie świata, który znamy i rozumiemy.
a zarazem postaci, które ukształtowały ten świat. W tym miejscu był większy, zapisany panel. Tutaj też są rysunki. Ten wygląda jak napi trzymający arkan. Element gry, w której używano arkanów i strzał. Ten obrazek ma związek z mitem o walce z duchem gór. Zgodnie z tradycją, góry nie są niczyją własnością. Tłumaczy to właśnie ten mit. Napi, zgodnie z podaniami ludu Blackfoot, wędrował po kraju i uczył ludzi sztuki łowieckiej, pokazywał im, jak zbierać rośliny, których miejsc w górach unikać i kto w ogóle nie powinien tam chodzić. Bo góry potrafią być groźne. Jeszcze dalej na północ krajobraz gór skalistych się zmienia. Docieramy do miejsca, które łączy teraźniejszość z ostatnim zlodowaceniem, podczas którego cały ten obszar był pokryty lodem. To pole lodowe Columbia. Z orbity wygląda po prostu jak wielka połać bieli, poprzecinana dolinami polodowcowymi. Pole lodowe powstało 200 tysięcy lat temu. To cud przyrody nieożywionej. Zajmuje obszar 180 km kwadratowych na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. W ostatnich czasach się zmniejsza, ale w wielu miejscach nadal ma ponad 100 metrów grubości. Zasila 6 dużych lodowców. A także rzeki wpadające do wszystkich trzech oceanów, nad którymi leży Kanada. Wody roztopowe z pola lodowego wyżłobiły ten najdłuższy w kraju system jaskiń. Długi aż na 24 kilometry. Żeby tam wejść, trzeba się najpierw przecisnąć przez bardzo ciasny, 30-metrowy odcinek. Ten materiał zarejestrowano w jaskini Castlegard podczas ekspedycji w roku 2013. Istnieje raptem kilka filmów z tego podziemnego świata. Jaskinie powstały na skutek trwającego tysiące lat działania wody w cieplejszych okresach między zlodowaceniami. Speleolodzy byli pod ziemią 4 dni. W tym czasie spenetrowali całe kilometry korytarzy. Odkryli formy krasowe, które wyglądają, jakby pochodziły z innej planety. Ich biały kolor pochodzi od kalcytu zawartego w rozpuszczonym wapieniu. Badacze znaleźli tu też rzadkie perły krasowe w kształcie kostek.
narosłe wokół ziaren piasku. Odkryli też pozbawione oczu skorupiaki, nie występujące nigdzie indziej na Ziemi. To dowód, że życie jest możliwe nawet w skrajnych warunkach, wiele kilometrów od światła słonecznego. KFC Poke. Twój ulubiony kurczak, świeże warzywa i porcja ryżu. Spróbuj i zachwyć się bogactwem smaków KFC. Przenosimy się jeszcze dalej, ku północnemu krańcowi kanadyjskiej części gór skalistych. W stronę przełęczy Athabasca. Przed erą kolei wiódł tędy ważny szlak, z którego korzystali osadnicy i kupcy. Widowiskowe góry stanowiły wówczas przeszkodę skrajnie trudną do pokonania. Wysiłki w celu okiełznania tych gór miały związek z wartością jednego z żyjących tu gatunków – bobra kanadyjskiego. Bobry występowały kiedyś na całym kontynencie – od tundry aż po Meksyk. Te pracowite zwierzęta wywarły przemożny wpływ na krajobraz gór skalistych. Tamy ze zwalonych drzew, z których najdłuższa miała 850 metrów, spowalniają nurt rzek i powodują tworzenie się rozlewisk. Bobry spiętrzają wodę, żeby odgrodzić się od swoich naturalnych wrogów. Przy okazji stwarzają siedliska dla innych form życia. Od ryb, przez owady, po rośliny. Pojawienie się Europejczyków oznaczało zagładę dla większości z 60 milionów amerykańskich bobrów. Moda na bobrowe czapki napędzała popyt na futro tych gryzoni. W XVII i XVIII wieku do Europy wysyłano około 200 tysięcy skór rocznie. Joe Yuri jest potomkiem metysów, grupy o wyjątkowym rodowodzie, która odegrała ważną rolę w tej branży. To żeremie, czyli dom bobrów. Na nasze bobry polowano dlatego, że europejskie zostały przetrzebione, niemal wytępione. A tutaj populacje miały liczebność w Europie nieznaną. Handel futrem był bardzo lukratywny, ale przed wysyłką do Europy produkt trzeba było jeszcze przewieźć przez góry. Działało to na zasadzie sztafety. W procederze uczestniczyło wiele osób, w tym metysi, potomkowie długiej linii ludzi żyjących i pracujących nad rzeką. Metysi to połączenie dwóch bardzo odmiennych kultur.
Europejczycy, przybywający tu w związku z branżą futrzaną, z reguły Francuzi, Anglicy i Szkoci, często żenili się z kobietami z rdzennych rodów. Czasem robili to tylko po to, żeby zabezpieczyć swoje interesy handlowe na konkretnym obszarze. Ich dzieci i wnuki stworzyły tę nową, mieszaną kulturę. Słowo metys oznacza mieszańca. Dzięki rdzennemu dziedzictwu metysi świetnie znali teren i byli w stanie znieść trudy przeprawy przez góry. Na przełęczy Athabasca służyli europejskim kupcom za przewodników. Przełęcz Athabasca była bramą Kolumbii Brytyjskiej przez prawie 50 lat. Kto się przez nią przeprawił, tego od Pacyfiku dzieliło już tylko 2000 kilometrów. Metysi byli bardzo twardymi ludźmi. Okazali się nieodzowni podczas przeprawy w obu kierunkach. Jak to jest przeprawiać się przez przełęcz? Pokonuje się 50 kilometrów, a przez ten czas wysokość rośnie o blisko kilometr. A przecież ci ludzie musieli tam wtaszczyć wielkie bele futra, ważące średnio po 40 kilogramów. Przeciętny metys przenosił 2, czyli 80 kilogramów. Istotnym szczegółem jest metoda transportu. To szarfa z rodzaju tych, jakimi metysi owijali bele futer i własne czoło. Dzięki temu mieli wolne ręce. Pomyślmy, 50 kilometrów odległości, kilometr wysokości, 80 kilogramów przypasanych do głowy. Moda w Europie się zmieniła, a handel futrem stracił impet. Mimo to 7 rodzin metyskich postanowiło zostać w pobliżu przełęczy, nieopodal dzisiejszego miasta Jasper. To miejsce spoczynku Suzanne Caracuante Moberly, która poznała tu niejakiego Henry'ego Johna Moberly'ego, białego z Ontario. Skoro już tu jesteśmy i wspominamy o ich historii, powinniśmy zostawić szczyptę tytoniu w charakterze ofiary. Suzanne i jej rodzina byli jednymi z pierwszych całorocznych mieszkańców w tym surowym regionie. Tak wyglądały domy metysów z doliny. Ten był własnością Iwana i Malin Moberly. Iwan był synem Suzanne. Miał 10 dzieci. Utrzymywali się z darów natury. Byli myśliwymi i traperami. Uprawiali też jednak łąki kośne na pasze dla zwierząt. Wielu metysów zostało siłą wysiedlonych z rodzinnych gruntów. Państwo kanadyjskie przez wiele lat ich prześladowało. O tej strasznej historii dopiero teraz mówi się otwarcie. Zbliżamy się do północnego krańca gór skalistych. Ostatnim przystankiem na tej trasie jest najwyższy szczyt w kanadyjskiej części łańcucha, Mount Robson. Ma 3954 metry. Jej wierzchołek i zbocza pokryte są wiecznym śniegiem. Na północnym zboczu zalega widowiskowy lodowiec.
rdzenni mieszkańcy nazywają Robson górą spiralnej drogi. Widoczne warstwy skalne wydają się zapraszać do wspinaczki. Ten gigant jest jednak najtrudniejszym, bodaj do zdobycia szczytem, w całych górach skalistych. Strome urwiska ze skał osadowych i oblodzenie w wyższych partiach skutecznie utrudniają wspinaczkę. Większość alpinistów zawraca, nie zdobywszy wierzchołka. Ci, którym się to uda, są wynagradzani majestatycznym widokiem. Pokonaliśmy 1500 kilometrów. Przez szczyty górskie, jeziora, rzeki i pola lodowe kanadyjskich gór skalistych. To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych krajobrazów świata. Grobla Olbrzyma i Dolina Glenarif urzekają swoim pięknem. Jakie jeszcze skarby natury kryje Irlandia Północna? Najpiękniejsze krajobrazy. Za chwilę na Polsat Viasat Nature. Wersja polska Ayuno SDI Group. Tekst Piotr Lubczyński. Czytał Marcel Borowiec. Nowość od Rimmel London. Kind and Free. Pielęgnująca maskara ze składnikami pochodzenia naturalnego. Szczoteczka z biowłókien rozdziela i wydłuża rzęsy bez grudek. Naturalnie podkreślone rzęsy z nową maskarą Kind and Free od Rimmel London. Kolejny dzień, kolejny spacer, kolejne psie i kocie obowiązki w domu i w terenie i kolejne robakami zagrożenie. Dlatego daj robakom w kość ze smakowitymi kostkami Drontal dla psa lub bezstresowymi kroplami Dronspot dla kota. Drontal i Dronspot zwalczają powszechnie występujące pasożyty jelitowe psów i kotów i są dostępne u lekarzy weterynarii oraz w sklepach zoologicznych. Odrobaczaj psa i kota standardowo co 3 miesiące. Regularnie krople lub kostka i robaki to błahostka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Vetokinol. Super spacer, co? A może by te wiosenne przyjemności przenieść do domu? Niezła porcja. Chyba nie chcecie, żeby nam się przyjemność nagle skończyła? Przedłuż wiosenną przyjemność napojem Schweppes po 4,30 przy zakupie dwóch i lodami Grycan po 9,99 przy zakupie dwóch. Żabka, mały, wielki sklep. Zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz, czym i kiedy cię zaskoczy. IBS dotyka ponad 10% dorosłych Polaków. Skutecznym rozwiązaniem może być IBESAN. IBESAN jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo wspomaga usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. IBESAN przywraca spokój jelitom. Pamiętam to uczucie, gdy potrzebowałam użyć kropli do swoich zmęczonych i wysuszonych oczu. I nagle okazywało się, że nie mogę już ich zastosować. Miałam wrażenie, że wyrzuciłam pieniądze w błoto. Dlatego zamieniłam stare kropli.